słowa pozdrowień anielskich. Tak chętnie wczytujemy się w misteria, które streszczają całą Ewangelię. Panie Jezu Chryste, udziel nam łaski, abyśmy dzisiejsze nabożeństwo różańcowe jak najlepiej przeżyli, abyśmy mogli w tej modlitwie oddać cześć Tobie, Twój jedyny Boże, abyśmy mogli przyczyniać się do uświęcenia człowieka. Błogosławionaś Ty między gwiazdami i błogosławiony owoc chleba do Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami i błogosławiony owoc chleba do Twojego, Jezus. Święta Maryjo, niebowstąpienie Pańskie. 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus wstąpił do nieba, poszedł tam, aby przygotować nam miejsce. I dziś wiemy, w domu Ojca naszego jest mieszkań wiele. Kiedy Jezus wstąpił do nieba, usłyszymy dziś w pierwszym czytaniu. I błogosławiony owoc chleba Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Pozdrawiamy Cię, włosy naszymi, do Ciebie się cały świat ucieka. Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem. Do Ciebie na apostołów. Jest to tajemnica, którą szczególnie rozważamy w naszej świątyni. Świątyni, która dedykowana jest temu wydarzeniu. Po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu uczniowie, wierni poleceniu Chrystusa, oczekują na moc z wysoka. Nie mogą głosić Ewangelii, zanim nie stąpi Duch Święty. W różnorodności, jaką stanowią uczniowie, są jedno i w mocy Ducha Świętego mogą głosić z wielką mocą to, co dokonało się, że Jezus Chrystus cierpiał, umarł, zmartwychwstał, żyje i jest pośród nas. Chcemy być bardzo otwarci na działanie Ducha Świętego w naszym życiu,
byśmy również i my byli świadkami zmartwychwstałego Pana. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z rogu, dnia trzeciego strana.
módl się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg dał tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryjo rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro męża nie zna? Anioł im odpowiedział: Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Rozmowa z Bogiem, nie tylko wypowiadam słowa,
praca